Były rock'n'rollowe noce? Nikodaj Jasne, a ile rzeczy, a przecież kiedyś nagrywaliśmy koncerty i dyskutowaliśmy potem przez prawie całą noc na temat. Właśnie i tam wtedy były pewne rzeczy ustalane, że na przykład rezygnowaliśmy z czegoś, co jednak nie brzmi. Że ten film tak, nie ma właściwie żadnej prawdziwej sceny i nie ma tam jednej rzeczy, naszej pasji do muzyki właśnie. To była nasza pasja, to było nasze życie, tworzenie muzyki. Ta muzyka nie powstała z przeknięcia palców, ani z ćpania Ryśka. Ale to zawsze to jest frajda zobaczyć przede wszystkim na takich scenach, na których niestety nie mamy okazji. Może za wyjątkiem Woodstocku, bo Woodstock ma podobną scenę, taką dużą, zawodową scenę. To jest frajda po prostu zobaczyć, jak to nawet od kuchni wygląda. To jest cała fabryka w ogóle, to nie jest koncert, to jest fabryka. Dokładnie. Na przykład stąd, że to byśmy byli przed koncertem, to tam geodeci normalnie mierzą to, jakby budowało, no, był jakiś most albo coś, bo to wszystko jest, musi być precyzyjne, żeby to się tak najposkładało, jak tam też nie ma. A tak a propos ACDC, to oni grali przed nami, a właśnie nie, grali, myśmy grali przed nimi i oni teraz są w Polsce znowu i Angus powiedział, że ostatnio byli w Polsce i taka fajna kapela przed nimi grała, ale oczywiście nazwy nie pamiętam. A najbardziej podobało mi się to, że oni są starsi od nas.